Jarosław Kaczyński znalazł się w centrum gigantycznych kontrowersji z powodu głośnej afery taśmowej. Wielu komentujących sprawę obserwatorów życia politycznego twierdzi, że przez treść ujawnionych nagrań prezes PiS może wkrótce trafić do aresztu. Z tego powodu Stanisław Gawłowski przygotował dla niego osobliwy poradnik. Jarosław Kaczyński znalazł się w kryzysowej sytuacji ze względu na ujawnioną przez Wyborczą treść wykonanych w tajemnicy nagrań. Kontrowersyjna sprawa związana z inwestycjami spółki Srebrna może ściągnąć na posła gigantyczne kłopoty. Wielu komentatorów twierdzi nawet, że gdy sprawą zajmie się ewentualnie prokuratura, prezes Prawa i Sprawiedliwości może trafić do aresztu. Jarosław Kaczyński trafi za kratki? Gawłowski napisał dla niego poradnik, z tego powodu specjalny poradnik przygotował dla niego Stanisław Gawłowski. Przypomnijmy, że działacz Platformy Obywatelskiej spędził w areszcie ponad 3 miesiące z powodu oskarżeń o charakterze korupcyjnym. Jakie rady dał Kaczyńskiemu polityczny oponent? Gdy po pana przyjdą, to proszę pamiętać, szczoteczka do zębów, ciepłe ubranie, trochę pieniędzy, kredytu z żadnego banku na telefon się nie uzyska. Dobra książka i można jechać. Wszystkie dni, tygodnie, miesiące będą wyglądać tak samo. Tym bardziej będzie pan musiał adaptować się do miejsca i sytuacji, w jakiej się znalazł. Wszystko, co ważne, dzieje się w głowie. Pozytywne myślenie, szukanie tych nielicznych chwil, które przynoszą uśmiech na twarzy. To najważniejsze, co można zrobić samemu dla siebie, napisał Gawłowski na swym koncie na Facebooku w bardzo długim poście. Jednocześnie przekona się pan, że to jest niezwykle trudne. Otoczenie kompletnie niesprzyjające, kraty, druty, stoły, dźwięk prętów z metalu, w które uderzy drewnianym młotkiem strażnik więzienny, sprawdzając, czy nie szykuje się pan do ucieczki. Kropka, do tego trzeba się przyzwyczaić. Najtrudniejsze zadanie przed panem, to poradzić sobie z własnymi myślami, dodał działacz. Gawłowski o życiu w areszcie. Ostatecznie polityk dodał także, iż Kaczyński powinien mieć życzliwych ludzi na zewnątrz, ćwiczyć oraz zachowywać pokorę. Poza tym poradził, aby się modlił, postarał się o dolną pryczę, a także dużo czytał i na bieżąco starał się utrzymać porządek. Nikogo nie wolno traktować z góry. Żadnego ustawiania ludzi po kątach. Już nie będzie wielkiego Jarosława. Nie będzie doradców i usłużnych. A też nie w każdą niedzielę zostanie pan doprowadzony do kaplicy na mszę świętą. Będzie pan musiał czekać na swoją kolej. Tutaj każdy jest równy innym osadzonym. Dzielę się za darmo z tobą, panie Jarku, moimi doświadczeniami, bo zyskałem je dzięki pana zabiegom. To taka forma podziękowania, zakończył poradnik Gawłowski.